Dzień dobry. Proszę mi wierzyć, że szukam nawet dość intensywnie audycji, które mogłabym polecać, filmów, które mogłabym tutaj polecać po polsku. To znaczy, oczywiście mogą być również angielskojęzyczne, ale z polskim tłumaczeniem. Takich filmów, które dotyczą rozwoju osobistego. Chodzi mi o to, żeby nie pokazywać tylko wywiadów. Choć te też bardzo dużo wnoszą, do, choć nieco inaczej, do naszego sposobu myślenia, do, a co przekłada się bardzo często na rozwój osobisty. I te wszystkie osoby, które tutaj prezentuję, które polecam, aby posłuchać tych wywiadów, na pewno wnoszą coś nowego i ciekawego do naszego sposobu myślenia. Natomiast takie pogadanki poświęcone konkretnie różnego rodzaju. Tematom związanym z rozwojem osobistym, no, chciałabym również polecać. Nie jest mi to łatwo. Dlatego ogromnie się ucieszyłam, kiedy znalazłam taki kanał, który mogę polecić. A dzisiaj chcę polecić jedną z audycji z tego właśnie kanału. Kanał nazywa się Wysokie Wibracje i prowadzą go dwie dziewczyny: Honorata i Sylwia. Poznałam te panie na. Flow Summit 2023, no już tam wzbudziły moje zainteresowanie, mówiły razem, widać było, że były fantastycznie przygotowane. To, co było zrobione, było bardzo profesjonalne i taki w ogóle jest ten kanał. Te pogadanki, których, których odsłuchałam, ta, którą polecam, jest w moim odczuciu no, taką bardzo elegancką prezentacją, a jednocześnie właśnie Pełną miłości, pełną dobrych emocji i no, perfekcyjnie przygotowaną. Nie wiem, czy pani honorata mówi, czy czyta. Nie ma to znaczenia, dlatego że brzmi to bardzo ładnie, więc nawet jeśli czyta, to, to nie wpływa to na jakość tego odbioru. Serdecznie polecam tę pogadankę. No, jest to czterdzieści kilka powodów, sposobów, w jaki możemy tracić naszą energię. Tam jest użyte takie słowo, którego ja bym niekoniecznie używała, no, ale sam, te, sam temat jest bardzo ciekawy, aczkolwiek, prawdę powiedziawszy. Ta, te czterdzieści parę sposobów, to zawiera w ogóle takie ogólne spojrzenie na rozwój osobisty i takie ogólne spojrzenie, takie ogólne wskazówki, które można byłoby dać, podpowiedzieć, żeby ktoś chciał funkcjonować jeszcze lepiej, żeby funkcjonował jeszcze lepiej. Trochę może tego za dużo, dlatego że robi się właśnie. No, zamiast tego, tego takiego nastawienia stricte na energię, robi się ogólne, bardzo ładne, bardzo profesjonalne, ale robi się takie, taka ogólna prezentacja właściwie różnych zagadnień związanych z rozwojem osobistym. Ale oczywiście to jest prawda, że każda z tych sytuacji, każdy z tych sposobów działania, każda z tych zachowań w istocie powoduje, że tracimy energię. Posłuchajcie tego koniecznie, i bardzo proszę, napiszcie tutaj pod, pod moim, w moim kanale, pod, tutaj pod moim wpisem. No, jak Wam się to podobało? Czy znalazłyście tam coś dla siebie? Czy znaleźliście tam coś dla siebie? Na pewno znajdziecie, dlatego że jest tam bardzo dużo. Kończę już, dlatego że ta pogadanka krótka nie jest, więc jeszcze te moje dodatkowe kilka minut czynię ją jeszcze dłuższą. Ale można to oglądać niekoniecznie jednym ciągiem. Można to oglądać. Partiami, dlatego że nie ma w tym jakby jakiejś fabuły, jakiegoś wynikania jednego z drugiego, tylko są poszczególne zachowania, poszczególne sytuacje, które można oglądać sobie niekoniecznie za jednym zamachem. Dziękuję i zapraszam do obejrzenia tej prelekcji.